Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek na moim kanale, tym razem podcast Horizon, a to tak naprawdę troszeczkę z braku laku. Ten tydzień sobie biegnie tak dość powoli. Miałem nagrać materiał o Metro Exodus, ale to musi troszeczkę poczekać. Również chciałem być może wypuścić kolejny odcinek z Elite Dangerous, ale to byłby kolejny odcinek z Elitki już ponownie pod rząd. Nie ma zbyt wiele ciekawych newsów gamingowych, jakoś teraz jest taka cisza w eterze. Coś tam powiedzmy mniej więcej ma się pojawić, ale jest tak mniej więcej cicho. A dopiero 1 marca chyba zobaczymy tak naprawdę betę The Division, którą chciałem nagrać, więc jeszcze chwilę musimy poczekać. Więc stwierdziłem, że żeby nie było takiej długiej przerwy w kanale, wypuścimy sobie podcast Horizon. No ale to tak wytłumaczeniem o co chodzi. Generalnie temat, który chciałem dzisiaj zapuścić na ten podcast, to jest Epic Game Store kontra Steam, bo w tej chwili kilku twórców zapowiedziało się, że ich tytuły będą wypuszczone ekskluzywnie na Epic Game Store, a nie będą one widoczne na Steamie i trochę ludzi zaczęło się oburzać, dlaczego coś takiego w ogóle ma miejsce. Niektórzy po prostu w ogóle nie brali żadnych faktów pod uwagę, tylko o Jezus Maria, Epic Game Store, dlaczego to nie jest na Steamie, jesteście idiotami, kretynami, a nikt nie patrzył na większe fakty. Jest to temat moim zdaniem nieco bardziej skomplikowany, więc pomyślałem sobie, że go poruszymy. Plus być może troszkę pogadamy chwilę o IEM-ie. Właśnie w tym momencie, kiedy nagrywam ten materiał, oglądam sobie mecz Astralis vs Renegades, bo oczywiście IEM w dobre trwa, kiedy oglądacie sobie ten materiał. Więc kurczę, no ciekawy meczek muszę powiedzieć teraz jest. Strasznie lubię drużynę Astralis i życzę im jak najlepiej, bo naprawdę czasami mieli kilka ciekawych akcji. No ale dobra, nie o CS-ie na razie gadamy. Mieliśmy pogadać o temacie Steam versus Epic Game Store. Może zarzucę sobie nawet tutaj gameplay z Counter-Strike'a. W końcu Counter-Strike jest na Steamie, więc będzie to jakoś tak tematycznie razem z IEM-em. Dobra, Quantum, przestań pitolić. Co w ogóle chcesz nam powiedzieć tak naprawdę w tym filmiku? Mianowicie cała ta migracja niektórych wielkich tytułów na Epic Game Store powstała trochę z tego względu, że Epic Game Store ma inną politykę, jakby to ująć, inną politykę płacenia twórcom za gry. Kiedy wypuszczacie sobie jakąś grę na Steamie, tak naprawdę, przypuśćmy sobie, że jesteście deweloperem i wypuszczacie grę na Steamie, to mogę się tutaj mylić, ale o ile dobrze pamiętam, Steam pobiera 30% waszych zysków, a 70% leci oczywiście do dewelopera. Wiadomo, że Steam w jakiś sposób musi zarabiać, żeby swoją infrastrukturę tutaj w ogóle móc utrzymać. Poza tym jest to ich platforma, na której oni chcą zarobić i udostępniają ją dla innych twórców, więc wiadomo, no, jakby oni chcą zarobić na tym jakąś kasę, no i 30% zysków danego dewelopera jest pobierane przez Steama. Jednak Epic Games wypuściło sobie swój launcher, Epic Games Launcher, czy jak tokolwiek się tam nazywa, i stwierdzili, ok, u nas też możecie wypuszczać gierki, ale generalnie 80% zysków będzie leciało do dewelopera, a 20% zysków leci do nas, tak, jako że my utrzymujemy tą platformę. I oczywiście jest to do zrozumienia, że wielkie firmy na pewno chcą zarobić sporo więcej, a te 10% dla was może się wydawać bardzo niewielką kwotą, ale jak sobie tak to pomnożycie przez miliony sztuk, które zostały sprzedane, no to naprawdę zaczynają się robić bardzo duże sumki pieniędzy, które lecą albo do dewelopera, albo do Steama, no w zależności jak się twórcy umówią. Ale dla Steama już konkurencja od dawna jest, na przykład, nie wiem, Destiny, w której ja sobie grywam, wcale na Steamie nie jest dostępne. EA Games już dawno temu zrobiło sobie swój launcher, Origin Access, nie, sorry, Origin po prostu ta platforma się nazywa. Ubisoft nawet ma swoją własną platformę Uplay. Tylko moje pytanie brzmi, no okej, dobra, zyski zyskami, ale tak naprawdę też musimy troszeczkę popatrzeć na stronę dla graczy. Co tak naprawdę zyskujemy, instalując jedną albo drugą platformę, tak? I dlaczego niektórzy tak mocno się wściekają, że ta gra jest dostępna tylko na tej jednej platformie? Przede wszystkim mam wrażenie, że po części jest to spowodowane
bardzo mizerną, bardzo często funkcjonalnością tych innych klientów, albo ich raczej całkiem słabym działaniem, bo na przykład jak spojrzycie sobie na takiego Steama, no to tutaj mamy całkiem sporo funkcji, mamy sklep na przykład, wiadomo, ta funkcja musi być, który jest dość rozbudowany i można szukać naprawdę szeroką gamę tytułów. Bardzo fajnie można sobie uporządkować całą bibliotekę gier na przykład na Steamie, dla mnie jest to super wygodne, do tego stopnia, że nawet jeżeli mam jakąś grę spoza Steam zwykle, to po prostu podłączam tą grę pod Steama, dlatego że wtedy i widać całą tą nakładkę Steama, więc można się komunikować ze swoimi znajomymi tak naprawdę, więc to jest super. Jeżeli ktoś chce, można sobie tworzyć tutaj różnego rodzaju społeczności, sprzedawać przedmioty z gry w dość prosty sposób, o ile oczywiście deweloper udostępni taką funkcję. No i nie wiem, możemy sobie fajnie zobaczyć swój profil, poedytować tam różnego rodzaju opisy, zobaczyć kto ile grał w daną grę. Ale są też inne funkcje Steama, które są bardzo przydatne. Ja na przykład korzystam z Steam Family Sharing, żeby dzielić się swoją biblioteką z innymi znajomymi. Mam na przykład takiego jednego bardzo dobrego znajomego, na pewno wiesz kim jesteś, panie Haribo, więc jeżeli oglądasz jakimś cudem ten materiał, to pozdrawiam. Specjalnie nie użyłem specjalnych, prawdziwych imion, żeby nie było potem, że udostępniam jakieś dane osobowe. No, ale panie Haribo, na pewno wiesz kim pan jesteś. No i na przykład temu mojemu znajomemu udostępniam całą swoją bibliotekę Steam. I często jest tak, że ja na przykład jestem w pracy, on sobie korzysta z mojej biblioteki, kiedy ja jej nie używam. Bo na Steam Family Sharing jest to zrobione w ten sposób, że ja jakby mam zawsze pełen dostęp do swojej biblioteki. A jeżeli ktoś inny korzysta z naszej biblioteki gier w danym momencie, to po prostu ta osoba ma 5 minut na zapisanie rozgrywki, o ile się nie mylę, i wyjście z gry. Więc jakby zawsze host ma pełną władzę nad swoją biblioteką, a gość musi się dostosować do tego, co chce tutaj host. Ale jest to super, naprawdę super fajna opcja, bo udostępniam mu swoje konto, mówię tak, ufam temu komputerowi, no i potem dzięki temu, kiedy ja na przykład nie korzystam ze swojej biblioteki, no to inne osoby też mogą sobie sprawdzić niektóre gierki. Kajkerot, którego kojarzycie na kanale, też kilkakrotnie sobie kiedyś tam udostępnialiśmy bibliotekę. I na przykład on grał w moje gry, a ja jego. Generalnie z tą biblioteką, z tym Family Sharing potrafią być czasami dziwne problemy. Czasami po prostu nagle nam wywala bibliotekę naszego kolegi. Ja to szczególnie widzę, kiedy aktualizuję Windowsa, no ale pomijmy wady, tak? Działa to relatywnie całkiem nieźle w większości przypadków. Więc świetna funkcja. Kolejna genialna funkcja, z której ja ostatnio korzystam bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo mam za sobą dosłownie teraz wielki telewizor, do którego musiałbym ciągnąć kabel HDMI inaczej. Ja używam Steam Linka. Recenzję Steam Linka zrobiłem już jakiś czas temu. I czym jest Steam Link? Generalnie jest to takie urządzenie do wysyłania strumienia audio i wideo do jakiegoś innego urządzenia przez sieć, bez ciągnięcia na przykład 5 km kabla HDMI. Czyli generalnie siedzi mi sobie tam takie małe urządzonko, które jest podłączone do sieci w moim domu. Oczywiście jest tam podłączony kabel HDMI na jakieś podstawowe urządzenia, typu myszka, żeby w ogóle odpalić to urządzenie. No i generalnie rzecz biorąc, jak mam ochotę sobie pograć na telewizorze, to odpalam sobie Steam in-home streaming, no i wtedy mogę sobie robić strumień praktycznie dowolnej gierki, nawet takiej, którą sobie podłączę pod Steama jako dodatkowa gierka, tak, której w teorii wcześniej nie posiadałem na Steamie. Tak na przykład robiłem w przypadku Elite Dangerous, bo akurat Elitkę kupiłem przed tym, jak w ogóle pokazała się na Steamie, więc mam tą grę jakby dodaną osobno. Naprawdę kolejna świetna funkcja, z której korzystam w Steamie. Żeby było śmieszniej, nawet korzystam z tej funkcji często wtedy, kiedy w ogóle nie gram w gry, tylko chcę sobie obejrzeć jakiś film, bo mogę sobie udostępnić pulpit swojego komputera i w ten sposób z mojego peceta, nie wiem, odpalić sobie dosłownie jego pulpit i robię sobie strumień jakiegoś filmiku na przykład, jeżeli mam taką ochotę. Więc jest to świetna rzecz, genialna komunikacja pomiędzy swoimi znajomymi, oczywiście Steam ma bardzo dużą bazę graczy, w tym oczywiście ja tu mam sporo swoich znajomych, z którymi gdzieś tam w jakieś gry komputerowe gram, no i
mogę sobie z nimi pogadać, szybko ich wybrać, pogrupować w różne grupy, czyli mam tam jakichś znajomych, ludzi, którzy mnie dodają na przykład, bo znają mnie z YouTube'a, tak, to na przykład ich mam zupełnie osobno, bo nie są to ludzie zwykle, z którymi kontaktuję się bardzo, bardzo często. No naprawdę, kurczę, kiedy tak sobie myślę, to ta funkcjonalność Steama jest naprawdę, naprawdę, naprawdę super w większości przypadków. Achievementy, nie achievementy, widoczność tego na profilach, nie wiem, na przykład można się dzielić ekwipunkiem z Counter-Strike'a i tego typu rzeczy. Jest tego naprawdę dużo. Kiedyś Steam był takim zwykłym launcherem, a potem rozbudował się w naprawdę fajnego molocha. No i oczywiście świetnie się ściąga ze Steama gry. Bardzo, bardzo szybko można ściągnąć ze Steama gry. Okej, ale gadam tutaj o Steamie, więc cały czas Steam i jeszcze raz Steam. Więc pogadajmy o innych platformach. I tu niestety zaczyna się problem. Dlatego tak dużo gadałem o Steamie i dlatego tyle funkcjonalności przedstawiłem wam Steama, żeby pokazać w pewnym sensie, jak mizerne potrafią być inne launchery czy inne sklepy, które są dostępne na rynku. Odpalmy sobie chociażby takiego Origina. No i Origin oczywiście jest to program od EA Games i teraz zaczynają się schody. Pierwsze schody, które dla mnie się zaczynają z Originem, to jak ten program działa. Do cholery oni chyba od roku albo i dwóch lat nie potrafią naprawić jednego błędu, gdzie Origin jakby wykrzacza się, kiedy wyłączamy komputer i Origin cały czas działa w tle. Po prostu kompletnie nie rozumiem, jak przez tyle czasu nie można naprawić tego błędu. I to niestety powoduje czasami to, że jak klikamy przycisk wyłącz komputer i pojawia się ten błąd, to komputer w ogóle z dupy powodu się nie wyłączy. To jest rzecz, która mnie strasznie wkurzała do tego stopnia, że w ogóle wywaliłem Origina z autostartu. Dodatkowo powiedziałbym, że interfejs tego programu jest tak średnio responsywny, średnio w ogóle... Cokolwiek tutaj można znaleźć tak naprawdę na tym Originie, moim zdaniem, niby jest ta nakładka w grze, gdzie też można się komunikować między swoimi znajomymi, których oczywiście mamy na Originie, ale znowu pamiętam, że dawno, dawno temu w ogóle ta nakładka powodowała masę problemów z niektórymi grami, z niektórymi programami do przechwytywania wideo, a na przykład dla mnie jest to bardzo ważne, bo nagrywam oczywiście filmiki na YouTubie, więc ja w ogóle tą nakładkę Origina pamiętam zawsze wyłącznie, bo po prostu masakrycznie mnie wkurzała. Co jeszcze? Dodatkowo Origin nie ma jakichś takich dodatkowych funkcji typu streamowanie na przykład na swoje lokalne urządzenia. No nie ma czegoś takiego. Generalnie jest to program, który służy do odpalania gier od EA Games i nic więcej. Zobaczmy sobie nawet, co my tutaj, kurczę, mamy. Jak sobie wchodzę na Origina, no to okej, strona główna, czyli można sobie zobaczyć sklep, jakieś Origin Access, wiadomo, można sobie kupić ten abonament, który czasami potrafi być akurat całkiem fajny, jeżeli chcemy zagrać w gry, których nie chcemy kupić, nie wiem, zapłacimy sobie 15 zł i pogramy w jakiegoś Need for Speeda, który był średniakiem. To jest akurat całkiem fajna rzecz, że można sobie w te gry EA Games pograć za pomocą abonamentu. Przeglądaj gry, no to oczywiście wszystkie najbardziej popularne serie od EA Games. Co my sobie tutaj możemy zobaczyć? Anthem, Apex Legends, wszystkie Battlefieldy, które są na Originach, The Sims, FIFA, Madden, Star Wars, Need for Speed, EA Originals, bla bla bla, więc trochę tego tutaj jest. No, no i oczywiście Titanfall. No ale na tym się kończy. Niby tam kiedyś można było kupić gry innych twórców, chyba pamiętam Hitmana można było znaleźć, kurczę, zobaczmy sobie. Niby były gry innych twórców, ale generalnie chyba teraz to gdzieś tam sobie znikło. Pamiętam, że była taka bzdura, że kiedyś kupowałem Hitmana, to kupiłem Hitmana, dostałem klucz do Steama i tak to było na Steamie, więc jaki sens jest Origina, nie wiem, Hitman. O ile pamiętam, Hitman Absolution, okej, niby jest tutaj w mojej bibliotece gier, ale chyba w sklepie tego nie ma. W ogóle, kurczę, wbijam tutaj na główną stronę, gdzie jest jakakolwiek wyszukiwarka, tutaj jest masę różnego rodzaju pierdół, ale tak naprawdę... Nie wiem, co gdzie znaleźć. No dobra, nie, no jednak patrzcie, są jakieś gry innych firm, to ciekawe, czyli są gry Ubisoftu na Originie, proszę bardzo, The Crew 2, czyli EA Games w pewnym sensie zarabia na Ubisoftie. Co mamy? Vampyr, o, ta gra też na przykład widzę, że pojawia się na Originie. No
jest tutaj kilka gierek, powiedzmy, spoza jakichś innych sklepów, ale generalnie jakoś, nie wiem, interfejs tego sklepu jest taki bardzo średni, bo nie wiem, chcę sobie znaleźć wyszukiwarkę czegokolwiek. Gdzie jest na, nie wiem, stronie sklepu wyszukiwarka? No dobra, kliknijmy sobie przeglądaj gry. Może tutaj będzie wyszukiwarka. Dobra, jakieś filtry są, ale gdzie jest po prostu głupie wpisanie jakiegoś konkretnego tytułu? Nie wiem, interfejs Origina dla mnie jest po prostu tragiczny. Nie potrafię go zrozumieć i rzeczy, które są bardzo proste na Steamie, tu wbrew pozorom są bardzo skomplikowane, więc kurczę, no chcecie, żebym kupił tą grę, to zróbcie ten experience w bardzo prosty sposób. Biblioteka gier jest ok, spoko, można sobie to mniej więcej filtrować tak jak na Steamie, ale też jakoś tak jest generalnie mało funkcji na ustawianie czegokolwiek, więc tak Origin, taki słabszy Steam. O Uplay nawet nie wspomnę, Uplay to ja przemilczę, o ile Uplay poprawił się bardzo mocno, to nadal jego funkcjonalność ogranicza się do ściągania gier Ubisoftu. Pamiętam, jak tragiczne na początku było dołączanie się do rozgrywki na Uplayu. Mieliśmy kiedyś taką grę z Kajkerotem dawno, dawno temu, Ghost Recon Advanced Warfighter, i do cholery byliśmy w znajomych, ale Uplay z jakiegoś powodu jednak uznał, że są dwa poziomy znajomych. Są znajomi w grze, są znajomi w Uplayu i jeszcze można mieć znajomych gdzieś na stronie. Później ten cały system połączyli, ale pamiętam, jaką udręką było połączenie się z cholernymi znajomymi. Coś, co ponownie, jeżeli używamy tego interfejsu Steama, zwykle działa naprawdę zajebiście i bezproblemowo. No po prostu nigdy nie miałem problemu, by dołączyć do rozgrywki w Counter-Strike'u. Nigdy nie miałem problemów, by dołączyć się do rozgrywki w Killing Floor, a jest to gra na Unreal Engine 4, która jest połączona ze Steamem, i nigdy nie miałem takiego problemu. Nie, grałem w Left 4 Dead, też super świetnie mogłem się połączyć ze swoimi znajomymi, chociaż wiadomo, no to jest gra Valve, więc to mówi się samo przez się. Zobaczmy, jakie inne gry tutaj multiplayer na przykład są na tą platformę. O ile dobrze pamiętam, w Dooma kiedyś z kimś próbowałem grać, też nie miałem problemu, żeby się dołączyć do rozgrywki innej osoby. Co jeszcze tutaj mamy? Metal Gear Solid. Chyba tam grałem w jakiegoś multi, ale tylko i wyłącznie samo. Space Engineers jest kolejną grą, która korzysta z API Steama. Spin Tires Mud Runner. Z żadną z tych gier nigdy nie miałem problemu, by się połączyć z kimś w multiplayerze. Więc o, nie wiem, co jeszcze mamy? BeamNG Drive. Naprawdę świetny system, nie wiem, ściągania dodatków. O, kolejna rzecz, Steam Workshop, gdzie bardzo prosto można ściągać mody do gier, o ile są one wspierane. I naprawdę, chwila, moment i tyle. Call of Duty, pamiętam, Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 2. Nigdy nie miałem problemu z połączeniem się do multiplayera. A to już stare gierki, dawno, dawno temu. Grand Theft Auto to akurat nie jest, powiedzmy, gra, która korzysta z API Steama. Więc generalnie po prostu morał jest taki, że przynajmniej na platformie Steama nigdy nie miałem problemów, aby połączyć się z jakąś konkretną grą, naprawdę. Było to bardzo, bardzo, bardzo proste. Albo nawet, o, grałem, kurczę, w ostatnie Wormsy WMD. I też szybciutko z Kajkerotem połączyliśmy się przez Steama, rozegraliśmy sobie rozgrywkę w Wormsy. I dziękuję, do widzenia. Graliśmy, skończyliśmy rundę. Tyle. A niestety niektóre gry zwykle mają z tym problem. Jak ja nienawidzę na przykład tego, co robi Origin, że pamiętam, Battlefield 4 miał swój własny system do dołączania się. Potem to przestawili na Origin, ale nadal był oczywiście ten system w Battlefield, więc milion różnych sposobów do dołączenia się do rozgrywki. Czy do cholery nie można prościej? Tak samo Epic Games Launcher. No dobra, jest to kolejny sklep, tylko jakie tam są tak naprawdę plusy tego launchera, poza tym, że musimy zainstalować kolejny złom na naszym kompie, który odpalimy może raz czy dwa, bo chcemy sobie, nie wiem, odpalić Metro Exodus i potem co? Zapomnimy o tym. Jakie wartości dodane tak naprawdę ma ten launcher, aby stać się czymś fajnym, czymś, czego tak naprawdę chcemy używać? Bo ja w tej chwili, tak jak patrzę na wszystkie te inne sklepy, nawet na Battle.net, to nie widzę tutaj żadnej wartości, żeby ten program mieć, poza tym, że muszę go mieć, bo ktoś mnie do cholery do tego zmusza. Nie wiem, jedyną rzeczą, którą jestem w stanie na przykład zrozumieć na temat launchera Blizzarda, poza tym oczywiście, że chcą mieć całą kasę dla siebie, to jest jedna fajna funkcja akurat tego launchera, który jako tako, powiedzmy, ogarnia
ten launcher dla mnie. Może dlatego, że nie gram zbyt wiele gier Blizzarda. Ale ciekawą funkcją jest to, że powiedzmy macie znajomego, który gra w World of Warcraft. Nie wiem, Starcrafta, Heroes of the Storm, z tego co tak patrzę, Overwatcha, tak? No i powiedzmy każdy z tych znajomych gra w inną grę. No i powiedzmy, chcę powiedzieć do nich, hej, chcę pograć z wami w Destiny. To mogę napisać w każdej grze do nich na normalnym czacie w grze, więc powiedzmy z Destiny mogę napisać do kogoś w czacie w grze, nie wiem, do ktoś kto gra w Diablo 3 na przykład i on zobaczy tą moją wiadomość, więc to jest fajne. Ale poza tym, no nie wiem, na tym Blizzard Launcher też nie widzę żadnej wartości dodanej. Okej, całkiem spoko działa tutaj system dołączania do gry. Dodaliśmy się razem z Kajkerotem i innymi znajomymi w Destiny do znajomych i nigdy nie miałem problemów z połączeniem się, więc to jeszcze nie jest launcher, który pod tym względem jest tragiczny. Nie pamiętałem, żebym miał jakiekolwiek problemy z dołączaniem się do rozgrywki na tym launcherze. Ale poza tym nie ma, nie wiem, streamingu gier, to coś musiałem robić ponownie przez Steama. Jest tutaj sklep, są jakieś newsy, niby mamy tutaj jakiś social event, grupy, czaty, no dobra, coś tam jest. Ale nie wiem, jakoś tak po prostu, nie wiem, nigdy nie odpalam Blizzard Launchera w tle, bo nie mam po co. Wszystkich znajomych, z którymi chcę się skomunikować, mam na Steamie i tak zwykle się komunikuje z osobami. Więc rozumiem oczywiście stuprocentowo, dlaczego twórcy chcą zyskać więcej kasy. I powiem nawet więcej. W przypadku gier single player to nawet w większości nie ma takiego dużego znaczenia, bo możemy sobie dodać takie Metro Exodus prawdopodobnie do Steama i będziemy odpalać po prostu Epic Games Launcher przez Steama i potem dopiero odpalimy samą grę, tak? Więc dla gier single player może faktycznie nie ma to takiego znaczenia, ale Steam ma jedną zaletę, że jest bardzo jednolity, więc jeżeli mamy grę na Steamie, nawet dodaną z zewnątrz, to nadal możemy się komunikować z całym światem. Steam otwiera sobie przeglądarkę i tak dalej. A większość tych launcherów typu Epic Games Launcher takich funkcji nie ma. Więc powiedziałbym tak, z punktu widzenia deweloperów ta zmiana ma bardzo duży sens. Niestety z punktu widzenia gracza te platformy są do dupy. Kompletnie do dupy. Większość z nich na szczęście pozwala ściągać gry bardzo szybko i bardzo płynnie, ale poza resztą funkcjonalności, no to jest po prostu kolejny złom, który musimy instalować na kompie. I dlatego ludzie się wkurzają, bo te launchery po prostu poza tym, że są, to nie robią nam nic więcej. A Steam ma masę dodatkowej funkcjonalności, która naprawdę nam się przydaje do różnego rodzaju rzeczy. Nawet ten streaming, o którym ja wspomniałem. Ostatnio używam go bardzo często i funkcjonuje on naprawdę świetnie. Czy to ze Steam Linkiem, czy to streamujemy sobie na inny komputer. O, kurczę, nawet swoboda w Steamie. Wyobraźcie sobie, że nie potrzebujecie wcale Steam Linka, żeby, nie wiem, grać na innym ekranie. Możecie sobie zainstalować w tej chwili Steam Linka, taką aplikację na swój telefon z Androidem, bądź inne pudełko z Androidem, które macie. Możecie użyć do tego innego, osobnego komputera, aby streamować te gry. I to wszystko jest właśnie swoboda, którą po prostu Steam nam daje w swojej funkcjonalności. Możemy go używać w dowolny sposób. A Epic Games Launcher, czy Origin Access, czy nie wiem, Uplay, czy Blizzard Launcher, no co one oferują? Coś. Bo to, że są w dużej większości. Więc mam wrażenie, że tutaj ludzie się wkurzają. Oczywiście moim zdaniem Valve coś może zrobić a propos tej sytuacji, więc nie jest to sytuacja dla Valve bez wyjścia. No. Ale moim zdaniem powinna być przynajmniej opcja kupowania gier na Steamie i na Epic Games Launcher. I wtedy zobaczymy tak naprawdę, co będzie dla danego dewelopera rzeczą dobrą. Bo to, że okej, przerzucają tą grę na Steama, żeby zarobić więcej kasy, ja to rozumiem. Zdecydowanie, a szczególnie, że w ogóle rozumiem to w przypadku gier single player. Ale w dużej większości dla nas, jako dla konsumenta, ta zmiana nie ma żadnej zalety, absolutnie żadnej zalety, gdyż większość tych launcherów, tak jak powiedziałem, niestety, przynajmniej według mnie, jest maksymalnie do dupy. Chcecie mieć konkurencję ze Steamem? Zróbcie coś ciekawego. A nie tylko odwalajcie manianę typu chcemy więcej kasy. A potem narzekajcie, że ludzie robią o to raban. Robią raban, bo
robią to w pewnym sensie słusznie. I nawet, powiedziałbym jeszcze jedno. Steam ostatnio nawet zmienił nieco swojej polityki na temat zwrotu gier. Więc kiedy bywają takie ekstremalne przypadki, gdzie gra na przykład, nie wiem, twórcy obiecali, ta gra będzie chodzić super, a tymczasem okazuje się, że na 80% komputerów ta gra się wykrzacza i jest zupełnie czymś innym niż ludzie się spodziewali. No Man's Sky na początku. To były takie sytuacje, gdzie Steam na przykład odchodził nieco od tych swoich polityk zwrotu i powiedzmy powiedzieli tak, przez jakiś ograniczony czas możecie zwracać tą grę bez problemu, bez powiedzmy jakichś większych przyczyn. Ale później po tym czasie wracamy do naszych polityk, gdzie macie 2 godziny na granie w daną grę i chyba, nie wiem, 2 tygodnie, żeby w ogóle zwrócić taki dany tytuł i tak dalej, i tak dalej. Więc ten zwrot na Steamie ostatnio stał się dość prosty. Ja też pamiętam, zwracałem kiedyś chyba H1Z1, kiedy ta gra była płatna, bo sobie ją kupiłem, potem chwilę pograłem i stwierdziłem, że mi się kompletnie nie podoba. I ją zwróciłem. I nie było żadnego problemu. Z tego co słyszałem, na Epic Games Launcher już tak prosto nie jest. Co się nawet działo z Falloutem 76, kiedy to tą grę wypuścili tylko i wyłącznie ekskluzywnie na kolejnym, że to launcherze, Bethesda Launcher. Fallout 76 okazał się być tak kompletną katastrofą, że oferowali jakieś bzdury typu, nie wiem, 500 atomów, gdzie mogliśmy kupić przedmiot za 5 dolców. To już jest ta afera. Wspominam tą aferę związaną z tą torbą i edycją kolekcjonerską, ale generalnie jakikolwiek zwrot na tej platformie, przynajmniej na początku, był tragedią. Trzeba było naprawdę się nakrzyczeć, żeby w ogóle przyjąć zwrot tego Fallouta, tak? Musiała być tragedia za tragedią za tragedią, żeby to się zmieniło. No, Steam w pewnym sensie też tutaj idealny nie jest, ale te swoje polityki w końcu dostosowali, tak? Więc o ile, jeszcze raz chcę powtórzyć, że Steam nie jest perfekcyjny, Steam też ma swoje wady, tak na razie żadna z firm moim zdaniem nie zrobiła czegoś lepszego niż Steam. I tyle mam chyba w temacie do powiedzenia. Chcecie zrobić coś lepszego niż Steam? Postarajcie się zrobić tak, aby wasz launcher miał jakąś wartość dodaną, a nie tylko był kolejnym dynksem, który instalujemy na swoim komputerze, tylko by ściągnąć daną grę. Równie dobrze, nie wiem, można użyć innego dynksa, który, nie wiem, wrzućcie pliki instalacyjne na swoją stronę, ściągniemy sobie instalki i tyle. Możecie mieć to bez żadnego Steama. Tyle dla mnie w temacie. Nie wiem, czy się zgadzacie, to już musicie sobie przemyśleć we własny sposób. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka podcastu Horizon, który nieco się przeciągnął. Na razie, trzymajcie się. Cześć.